Nowy sezon artystyczny w Operze Wrocławskiej zaczął się na dobre. Przypomnijmy, że na początku października miała swoje miejsce premiera czarodziejskiego fletu w Breslau Mozarta, do której dialogi po polsku napisał Marek Krajewski. Ale to nie koniec jeszcze nowości w Operze Wrocławskiej. W międzyczasie tutaj szykują się inne ciekawe rzeczy. Między innymi pod koniec października w Operze Wrocławskiej odbędzie się koncert Jakuba Orlińskiego, kontratenora i jednego ze znanych artystów na całym świecie, który postanowił zacząć swój tur akurat od Wrocławia. Koncert odbędzie się już 24 października o godzinie 19. Wszystkie bilety zostały wyprzedane z dużym wyprzedzeniem. Jest to najwyższy możliwy głos męski, który naśladuje właściwie sopran. Tę muzykę przez swoje podejście w ogóle do świata pokazuje nam zupełnie inaczej. Jego interpretacja jest bardzo oryginalna. Specjalizuje się w muzyce barokowej, ogólnie w muzyce dawnej. Jesteśmy dumni, szczęśliwi, że właściwie tournée pod nazwą Beyond właśnie zaczyna w naszym teatrze. Najbliższy piątek, 20 października, do repertuaru Opery Wrocławskiej wraca m.in. Madame Butterfly Pucciniego. 27, 29 oraz października oraz 2 listopada zapraszamy Państwa na jedno z najpiękniejszych rekwiem. Będzie to rekwiem Wolfganga Amadeusza Mozarta, zaaranżowane jako właściwie spektakl baletowy, ponieważ cały balet Opery Wrocławskiej wystąpi w choreografii Jacka Dyskiego wraz z śpiewakami, chórem i orkiestrą Opery Wrocławskiej. W listopadzie powraca także Halka Stanisława Moniuszki, Kopciuszek, Rossiniego oraz Poławiacza Pereł Bizeta. Jeśli chodzi o grudzień, wracamy do kochanej przez publiczność Carmen. Spektakle mikołajkowe to będą specjalne spektakle premierowe dla naszych milusińskich. Oczywiście nie zabraknie koncertów kolędowych, będą różne, będą kameralne, przygotowane przez naszych solistów, będą kolędy oczywiście śpiewane przez nasz wspaniały chór. No i wszyscy oczywiście przygotowujemy się powoli do koncertów sylwestrowych. Na stronie Opery Wrocławskiej jest już również dostępny repertuar od stycznia do marca 2024 roku, gdzie z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Echo 24, Nina Jewtuszenko.